dodajmy do naszego projektu proste menu i to będzie naprawdę bardzo proste menu, ponieważ będzie się składało w dwóch przycisków. Quit, czyli zakończ rozgrywkę oraz Refund znów. Działać będzie w sposób najbardziej myślę intuicyjny. Otóż niezależnie od tego, w jakim jesteśmy levelu, po naciśnięciu wybranego klawisza, na przykład P, automatycznie ono się wyświetli, przejmie całą interakcję, jeżeli mówimy o peryferiach, myszka, klawiatura, cały ten układ będzie na nie skierowany, gra zostanie spauzowana i umożliwi nam albo zamknięcie tej rozgrywki, albo jej wznowienie. Zobaczmy może, jak to działa. Tu mam przykładowy level, naciskam klawisz P na klawiaturze. Widzimy, jest quit, jest refund. Załóżmy, że teraz tą grę wznowię. Jestem w stanie kontynuować rozgrywkę. I intuicyjnie znów naciskam P, czyli quit, kończę rozgrywkę. Dobrze, skoro już wiemy, jaki efekt chcemy uzyskać, tak może byśmy rozpoczęli w sposób niestandardowy od niszczenia, usuńmy te wszystkie elementy i stwórzmy je od nowa, tak żebyście byli w stanie po kolei to wszystko sami zbudować. Po każdej zmianie dobrze je skompilować, tak żeby wyeliminować potencjalne błędy, problemy. Jeszcze może zawartości, bo tutaj widget tworzony jest, też może byśmy go, tu mamy egzemplów, wszystko zrobimy od nowa. Dobrze, wszystko jest usunięte, zapiszmy stan. I teraz tak, zaczynamy oczywiście od samego widgetu, czyli tego elementu, który chcemy, żeby się wyświetlił i przejął całkowitą kontrolę w tym momencie od gracza, zatrzymując, pauzując rozgrywkę. Zawsze dla porządku dobrze jest takie nowe elementy mieć w nowym folderze. Pauzy i dodajemy nowy widget. Dobrze, tutaj widzę, rozdzielczość jest właściwa ustawiona, zawsze o tym już mówiłem we wcześniejszych filmach, zawsze jest dobrze mieć ustawioną tą maksymalną rozdzielczość, to skalowanie w dół nigdy nie stanowi żadnego problemu, w przeciwieństwie do skalowania w górę. Musimy też zdefiniować sobie ten obszar roboczy, w którym będziemy umieszczali poszczególne przyciski i wystarczą dwa przyciski, tak może od razu byśmy z jednej strony, tak żeby były widoczne. Dobrze, tutaj może od razu ten background color też byśmy zdefiniowali. O, ten odcień chyba bardziej pasuje do naszej scenerii. Alokacja lewy górny róg. Tutaj proponuję faktycznie, żeby żebyśmy na środek go dobrze. Teraz tekst, zakładając, że ten przycisk będzie służył do wznowienia, trzymając się konwencji angielskiej refund, czyli znów.
Kolor proponuję ustawić na czarny. Tylko czcionkę jeszcze byśmy zwiększyli celem poprawy widoczności. To jest takie w demonstracyjnej, więc a widoczność jest zdecydowanie lepsza. Teraz identyczny przycisk, tylko z inną funkcjonalnością, czyli będzie quit, wyjście z gry. I możemy przejść do oprogramowania akcji związanej z tymi dwoma przyciskami. Może najpierw tą prostszą funkcjonalność, czyli quit. Po prawej stronie możemy odwołać się do skojarzonej eventu, czyli zdarzenia z tą kontrolką. A nas interesuje zdarzenie onClicked. I zgodnie z nazwą odwołamy się do metody quitGame. Dobrze, mamy quit game. Od razu skompilujmy, zapiszmy, błędu nie ma żadnego. Możemy przejść w tym momencie, znów wracamy do trybu designera. Tym razem byśmy oprogramowali zdarzenie onClicked przycisku refarm. No i teraz co się będzie działo? Tutaj oczywiście odwołujemy standardowe zachowanie przy włączeniu menu pauzy. Więc przede wszystkim ustawiamy, właściwie wywołujemy metodę setGamePaused. Zakładając, że wcześniej gra była wpauzowana, tutaj mamy tego checkboxa, który wystawiamy pusty właśnie po to, żeby ją wznowić. Następnie musimy usunąć ten widget, zakładając, że on został wcześniej wyświetlony. Do tego służy metoda remove from parent. Ponieważ w rozgrywce, to już Państwo zauważyli, nie ma wskaźnika myszy tego kursora. W tym przypadku oczywiście zakładając, że po prawidłowym wyświetleniu menu pauzy ten wskaźnik kursora jest, należałoby go również ukryć. No właśnie, interesuje mnie metoda setShowMouseCursor, natomiast widzimy, że ona jest niedostępna. Trzeba wyłączyć tego checkboxa Context Sensitive, tak żeby z pełnego zakresu wszystkich dostępnych metod przeszukanie. O tym już też mówiłem wcześniej. Silnik cały czas stara się nam podpowiadać i pokazywać tylko te elementy, które według tego wbudowanego narzędzia są nam potrzebne. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć cały zakres tutaj możliwych dostępnych obiektów, ten checkbox musi być odhaczony. Już mamy set show mouse cursor, też checkbox na false, będziemy go pokazywać. I uwagę, czyli znów cały fokus kierujemy na właściwą rozgrywkę. Input mode game only na rzecz oczywiście gracza. Tutaj jeszcze brakuje też przy tym przy metodzie setShowMouseCursor wyboru gracza, dla którego ta myszka w tym momencie ma kursor właściwie zniknąć. A gracza wskazujemy metodą getPlayerController. I też na rzecz tego gracza wszystkie komunikaty z peryferiów powinny być skierowane na obszar roboczy naszej gry. Dobrze, tutaj wydaje mi się, że ten element jest, czyli właściwie mamy ten widget, mamy tam podstawowe menu pauzy oprogramowane, natomiast oczywiście jeszcze nie jest nigdzie uruchamiane. I co jest istotne, w tym przypadku
byśmy wykorzystali wdarzenie akcji, które jest wdarzeniem globalnym. Chodzi po prostu o to, że to menu pauzy powinno być uruchamiane niezależnie od tego, w jakim w danej chwili jesteśmy levelu. Powinno być niezależne od levelu, dlatego właśnie musimy posłużyć się akcją. Project Settings. I tutaj nas konkretnie interesuje input z okładką engine. I dodajmy jakąś akcję. Nazwijmy ją klasycznie menu pause. Ponieważ w edytorze naciśnięcie przycisku Escape jest przeciążone, ono zamyka automatycznie rozgrywkę. W tym przypadku wybiorę literę P na klawiaturze. Możemy zamknąć. Przechodzimy teraz do blueprintu naszego bieżącego levelu, gdzie oprogramujemy to wdarzenie właśnie wynikające z naciśnięcia litery P w ramach wywołania akcji. Powinno samo podpowiedzieć. Tak, mamy Action Events menu pause i na poziomie każdego levelu jesteśmy w stanie tą samą akcją się posłużyć. Dobrze, teraz oprogramujemy to wdarzenie właśnie uruchamiane po naciśnięciu litery P na klawiaturze, czyli posługując się tą akcją. Pierwsza sprawa to oczywiście musimy utworzyć ten widget. W tym przypadku on jeszcze nie będzie wyświetlony, ale już trafi do pamięci operacyjnej. Taka jest kolejność, jeżeli chodzi o posługiwanie się widgetami w Unreal Engine. Create widget. I wybieramy od naszego widgeta menu pause. Tu jest widoczny. Na rzecz oczywiście bieżącego gracza, tutaj znów posłużymy się metodą get. Player controller. To jest raz. Skoro już ten widget powstał, trafił do pamięci, możemy go wyświetlić na ekranie. Właściwie dodać do naszego viewportu. Add to viewport. Dobrze, kolejna operacja to oczywiście zatrzymanie całej rozgrywki. Tutaj posłużymy się metodą, o której wspomniałem przed chwilą, czyli setGamePaused. W tym przypadku checkbox oznaczamy na true. To można było nawet zrobić wcześniej, ale to niczemu nie przeszkadza. Chciałbym teraz, żeby cała komunikacja gracza właśnie była skupiona, ukierunkowana tylko i wyłącznie na ten widget, który jest wyświetlony. Do tego służy metoda set input mode user interface only. Tutaj musimy znów tego gracza wskazać. To jest RAW i oczywiście widget, którego to dotyczy. I ostatni element, który byłby w tym przypadku potrzebny, to wyświetlenie wskaźnika myszy, który pozwoliłby na wykonanie akcji naciśnięcia danego konkretnego przycisku. Znów musimy wyłączyć context sensitive. Jest metoda set showMouseCursor na rzecz oczywiście naszego bieżącego gracza. Skompilujmy,
Zapiszmy. Aha, tutaj oczywiście musi być na true, ponieważ ten kursor ma być widoczny. No i zobaczmy, jaki efekt udało nam się uzyskać. Może zmaksymalizujmy. Jesteśmy w trakcie rozgrywki. Naciskam literę P na klawiaturze. Wyświetliło się menu pauzy. Chcąc wznowić rozgrywkę, naciskam Refam. Mogę kontynuować grę. Widzimy, że wszystko działa. Znów uruchamiam menu pauzy i kończę rozgrywkę. No i słuchajcie, widzicie, bardzo prosta sprawa. Można byłoby to zrobić jeszcze szybciej, a tutaj chciałem, żeby poszczególne węzły, których używałem, no chociaż było tak pół zdania omówienia, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli są pytania, piszcie w komentarzach.